Najpierw pandemia, a teraz wojna. Gorszych czasów dla finansów samorządów chyba nikt nie mógł sobie wymyślić. Liczy się każda złotówka i każdy pasek, który można jeszcze silniej zacisnąć. Ale jest coś jeszcze. Można zawsze, ale delikatnie, bo trudne czasy dotyczą także podatników, pomyśleć o zwiększeniu efektywności opodatkowania nieruchomości. Sporo na ten temat wie pan Łukasz Rogowski, który zajmuje się kontrolą podatkową w Urzędzie Miasta Szczecina. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, co pan w kwestii tego opodatkowania czy zwiększenia skuteczności opodatkowania proponuje? Ja bym w tych trudnych czasach radził zająć się budowlami i zwrócić uwagę na ciekawy mechanizm, który tutaj występuje. Praktyka pokazuje, że sporo jest nieopodatkowanych tych budowli i to takich budowli, które nie wywołują jakichś większych sporów. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o tym, jakie znaczenie w opodatkowaniu nieruchomości mają specjaliści i tutaj ten brak wiedzy technicznej też działa na niekorzyść podatników, ponieważ oni też mają kłopoty z deklarowaniem tego i najczęściej robi to u nich księgowa. A księgowa nie posiada wiadomości specjalnych, ona deklarując budowlę kieruje się przepisami prawa bilansowego, w związku z czym ujawnia przedmioty opodatkowania budowlę, biorąc pod uwagę te regulacje bilansowe. I dla niej po prostu budowlą jest to, co jest zaklasyfikowane jako w drugiej grupie środków trwałych. Tak, w pierwszej grupie są budynki, to co jest w pierwszej grupie deklaruje jako budynki. To co ma w swojej ewidencji w grupie drugiej to są obiekty inżynierii lądowej i wodnej deklaruje jako budynki, budowle, ale ona najczęściej nawet nie widziała nigdy tych obiektów, nie miała wiadomości specjalnych i nie zdaje sobie sprawy, jak wiele budowli jest porozrzucanych w innych grupach. I w ten sposób powstaje dużo nieprawidłowości, dużo budowli, które przez to, że nie są w tej drugiej grupie, tylko na przykład w szóstej grupie, zbiorniki na przykład jako urządzenia techniczne, one nie są wykazywane, a opodatkowanie tych obiektów często jest bezsporne, przez co organ podatkowy nie musi wchodzić w spory z podatnikiem i pokazując podatnikowi, gdzie te błędy są, może w łatwy sposób niwelować te nieprawidłowości bez sporów i właśnie do tego najlepszą drogą jest kontrola podatkowa. No, ciekawe to są informacje. Rozumiem, że temat zostanie rozszerzony już 1 czerwca podczas szkolenia, które pan poprowadzi, prawda? Tak jest. Więcej informacji na ten temat, więcej na temat tego mechanizmu i jak go niwelować będzie na szkoleniu. Dziękuję za tą rozmowę i w sumie razem z panem mecenasem Łukaszem Rogowskim zapraszamy na spotkanie 1 czerwca. I to już wszystko w naszym programie. Zachęcam do subskrybowania naszego kanału TaxPress TV na YouTubie. Oglądajcie nasze programy, odwiedzajcie naszą stronę na Facebooku, komentujcie, zostawiajcie swoje reakcje. Będzie nam miło, a my spotykamy się w kolejnych wiadomościach już za miesiąc. Do zobaczenia.